Cześć, z tej strony Keep the Beat, to jest kanał o koszykówce i wiecie co, dzisiaj naprawdę będziemy grać w koszykówkę. Tak przynajmniej trochę, nie będzie tylko i wyłącznie gadania. Jestem w Warszawie, pod Pałacem Kultury, być może tutaj warszawiacy dobrze kojarzą to miejsce. I dziś będziemy rozmawiać o koszykówce, będziemy rzucać do kosza, będziemy też wspominać parę innych dodatkowych rzeczy ze specjalnym gościem, którego zaraz zapowiem, bo pobiegł po piłkę na ulicę. Tofty! Witam serdecznie, siemanko. Siemanko, stary. Z Buku. Raper, muzyk, ogromny fan koszykówki i też słyszałem, że dość konkretny gracz 2K'a. Tak, tak, wszystko się zgadza, nic nie skłamałeś. Super. Na razie. Z faktu, że ten materiał powstaje we współpracy z Cenegą, chodzi oczywiście o premierę nowej edycji 2K'a, czyli NBA 2K25. Troszkę sobie tutaj pogadamy i pogramy w kosza prawdziwego, a później w kosza na konsoli. I co, proponowałeś 21? Tak, możemy zagrać do 11 w szybszą wersję. Okej. Okay. Nie wiem, jak u Ciebie są zasady, ale u nas były bynajmniej tak, że jak piłka nie trafi, w sensie czy w obręb, czy zeruje. W ten. Nawet nie, że się tak, jak się nie doleci, w sensie jak jest airball, to jest zero. No. Natomiast jak się odbije, to raz się musi odbić, złapiesz i możesz wtedy dopiero rzucać, nie? Okej, okay, dobra. Czyli po prostu jedno odbicie, no i, tak, i no różnie tak, dokładnie. Dobra. Próba rzutu. Ojej. To ja zaczynam. No. Umiesz rzucać wolne? Kurde, umiesz. Dobra. Ale nie grałem dawno, wiesz? A miałeś okazję gdzieś kiedyś pograć? Streetbole, gra ligowa. Wiesz co, tak, jak byłem, wiesz, ja ogólnie chodziłem do klasy koszykarskiej w gimnazjum, więc mieliśmy 10 godzin WF-ów, no. A do tego potem mieliśmy jeszcze 10 godzin SKS-ów, więc ogólnie 4 godziny dziennie gdzieś tam ta koszykówka mi za mało lata towarzyszyła, nie? Kumam. Zobaczycie od tablo. Proszę od bardzo. Tablo będzie. Mam paru ziomali, którzy poszli dalej w kosza grać, gdzieś tam nawet w Procom. Trefsopot, jeden chłopak grał, Kacper Stalicki. Teraz mamy w Prudniku, tam skąd jestem, mamy pierwszą ligę. Sorry, teraz jest druga liga, ale 2 lata była chyba pierwsza liga, także gdzieś tam mówi się o Prudniku, o polska stolica koszykówki, nie? Tak. Nawet nie o pole. Ja sobie odświeżyłem twój stary hit MVP o koszykówce. Tak. I tam jest bardzo dużo odniesień właśnie taka do lokalnej społeczności. Tak. W Prudniku. Swoją drogą świetny utwór, fajnie. Dziękuję. Było sobie go przypomnieć po latach. Ale tak sobie przypomniałem, że kurczę, w sumie to się tak minęliśmy, bo ja studiowałem w Opolu. Mhm. Jestem od ciebie starszy tam o ile? O 4 lata. Ja wiesz, ja wtedy byłem młody, głupi w ogóle, ale pamiętam, że się grało w tego kosza praktycznie codziennie z różnymi ludźmi. I była jakaś taka niepisana kosa między Opolem a Prudnikiem. Tak w powietrzu, tak dało się wyczuwać. Jak Prudnik przyjeżdżał do Opola na streetbole, to 2 razy poważniejsze granie było, jak ekipy z Opola jechały do Prudnika może, sobie pograć. Może tak być. Wiesz, powiem szczerze, ja ogólnie jestem też sercem za Opolem, mam na myśli, że też tam dużą część życia spędziłem, więc tutaj się nie będę wdawał w jakieś, wiesz, zależności, natomiast wiadomo, że jestem za Prudnikiem. Co więcej, wydaje mi się, że też przez dłuższy okres czasu Opole nie miało dobrej koszykówki. Mhm. Teraz tam dopiero od kilku lat jest uniwersytecka bodajże drużyna, która gdzieś tam właśnie osiąga jakieś sukcesy, natomiast przez lata tylko Prudnik był taką na Opolszczyźnie marką, można powiedzieć, koszykarską i tylko Prudnik gdzieś tam, może dlatego też taka niechęć się tworzyła, no bo w Opolu jakby nie było aż tak dobrej drużyny. Oj, oj, oj. Też w ogóle swego czasu miałeś okazję grać w kosza z moim starszym bratem w Opolu. Na jakiejś salce na Niemodlińskiej przez naszego wspólnego znajomego Bojara. A, tam, Tomka, no. Tam zaproszony. Tak, Tomek robił wszystkie okładki do moich albumów. Wszystkie okładki są jego autorstwa, więc tak, no mamy wspólnych znajomych zdecydowanie. A tak teraz na stare lata? Ojej! Tak teraz na starsze lata? Jakie jest twoje podejście do gry w koszykówkę? Bo na przykład Tau, z którym też nagrałeś utwór tak. Teraz, List do Boga 2, nie? Tak. On nagrał, nie wiem, rok czy 2 lata temu kawałek o koszykówce i to było takie pożegnanie, że koszykówka to już jest mój etap za mną, teraz są ważniejsze rzeczy. Nie, to ja tak nie mam, wiesz, koszykówka jest dla mnie, zawsze była hobby jakby i nie mam zamiaru jej odstawiać gdzieś tam na drugi tor. Mam na myśli, że ona nigdy w moim życiu nie była jakby aż tak numerem jeden, chociaż może wtedy jak byłem w szkole, no to gdzieś tam inaczej. Jak się zaczął rap, to koszykówka u mnie poszła gdzieś tam na drugi tor, ale ogólnie, wiesz, to jest sport, którym się interesuje raczej całe życie człowiek, nie? Więc myślę, że z miłości do koszykówki raczej się nie wyrasta. Ale grałem kiedyś nawet stał, miałem przyjemność z nim też być na takim boisku i jest dobry w kosza w ogóle, nie? Tam była ekipa jeszcze z okolicznego elementu, z Maydayem graliśmy. Tak, Ninja i tak. Szufla i ten. No to widzisz, mamy wspólnych znajomych sporów w takim razie. Szufla to pamiętam, jest mocny wariat z niego był. Jechaliśmy kiedyś z nim na turniej do Pragi, był naszym kierowcą, to kurde. Jest, jest. Słysz! Nice. A jak u ciebie z oglądaniem NBA-ki? Wiesz co, w miarę Lipas? Możliwości na pewno skróty sobie oglądam, ogólnie śledzę NBA w sensie takim, że mniej więcej wiem, co się dzieje gdzieś tam na rynku, w drużynach, tak, gdzieś tam takie rzeczy sobie śledzę, natomiast wiesz, w
tygodniu ciężko jest oglądać mecze o 2, o 3 w nocy, ale w weekendy, jak mam gdzieś wolny czas, to wiesz, to sobie jakiś meczyk, sobie gdzieś tam puszczę, nie? Bo w sobotę i w niedzielę chyba mecze są ten, twoje. W sobotę, w niedzielę mecze są chyba wcześniej też. Tak, no właśnie często się tak zdarza i to jest wtedy święto, bo ja już też dawno temu skończyłem z zarywaniem nocek. No później człowiek jest nie do życia za dnia, nie? No nie, zdecydowanie nie, wiesz. Tym bardziej jak masz jakieś obowiązki, że tak powiem, nie jest to jakieś tam twoje główne zadanie życiowe, oglądanie tych meczy, no to jednak za dnia się ciężko wstaje, bo mecz się kończy 4-5 rano. A ty z racji tego wykonywanego zawodu nie oglądasz meczy w nocy? Nie. Chyba, że komentuję w Canal Plus. Okej. Nie, wiesz co, ja mam taki system, że sobie wstaję plus minus 7:30, odpalam sobie League Passa w ta wersja z wyciętymi reklamami, przerwami, one trwają aż 40-45 minut. Aha. I to mi tak w zupełności wystarcza. Wiadomo, że w weekend super jest obejrzeć ten mecz na żywo, bo wtedy zupełnie inny poziom emocjonalny, no ale to jest coś takiego, że jak oglądasz mecze w nocy, to za dnia nie robisz kontentu, a ja muszę robić kontent, a nie dałem rady robić tego i tego, bo no, nie ma sił przerobowych, nie? Jasne. Widziałem, w 2K już też grałeś. Grałem i powiem ci, że jestem zadowolony jak na razie, nie? W sensie widzę z roku na rok, jakby były takie 2-3 lata, kiedy nie widać było zbytnio wielkich zmian w tych ostatnich między 2-4 i 2-3, ale teraz widzę, dodali takiej płynności do ruchów i rzeczywiście teraz ten dribbling i te ruchy gdzieś tam wyglądają tak naprawdę jak w meczu, ale jest też ciężka przez to, nie? Bo w defensywie jest straszna na ten jest moment. Jest ciężko i też chodzi mi o to, że jak ktoś już ma, wiesz, złamie, że tak powiem, kot i ładnie, ma wyczajoną zbroję i wie, jak kurde dryblować, to jest strasznie karego ciężko zatrzymać, nie? To prawda. Ja co prawda zainstalowałem gierkę dopiero w niedzielę, jak wróciłem. No i odpaliłem, wiadomo, My Team, bo to jest taki mój konik od wielu, wielu lat. Ja też. Jest szalenie trudny, póki co dla mnie. Jak sobie odpaliłem ten nowy tryb Breakout, stwierdziłem sobie, dam sobie poziom All-Star, bo to jest taki okej, nie? Ciężko. W trzecim meczu spotkałem same drużyny z Pink Diamondami i w ogóle stwierdziłem, dobra, nie, reset i gram na rookie, dopiero uczę się. Czyli co, bardziej My Teamowiec jesteś? Teraz tak, wiesz, kiedyś próbowałem My Career, ale tam jest moim zdaniem zbyt duża przewaga dla graczy, którzy robią pay-in w grze, nie? I na początku, jak się szczególnie gra i masz, wiesz, w parku ludzi, którzy mają, kurde, po 93 overalla, gra powiedzmy wyszła tydzień temu, no to domyślam się, że nie są tak dobrzy skillowo, poza tym, że po prostu też kupili jakieś, wiesz. No dokładnie. A takie bardziej tradycyjne tryby? Takie meczyki w stylu Play Now? Wiesz co, z ziomkami online ogólnie na pewno sporo, ale skupiam się teraz chciałbym sobie w My Team zrobić dobrą pakę i na razie mi się udało wylosować Kerego 90. To mega. Mi wypadł Jokic i chociaż tyle, się cieszę. Ale jaki też ten pink? Słucham? Bo chodzi mi o kolor jakby karty, nie? Masz tam... Ametystowy. Ametyst, ten 90. Okej. No tam wyszła ta już kolekcja, jakieś pierwsze diamenty są i w ogóle. Widziałem. Grałem 5 godzin, żeby aukcję odblokować. To była dla mnie przesada. Tak? No i dopiero jak ogarnąłem te aukcje, to udało mi się jakieś tam pierwsze punkty MT pozarabiać. O Boż. Ale to co, jesteś graczem, że wystawiasz na aukcję swoich graczy? No tych, których mogę, to tak. Ja to wiesz, ja jestem takim My Teamowcem od 2K15 i dla mnie aukcja to był osobny tryb gry, który polegał na tym, że wiesz, sprawiało mi to frajdę, że się wzbogacałem, bo umiałem snajpić te karty, sprzedawać je drożej. Aha. I później dzięki temu mogłem sobie kupować te karty, których normalnie by się nie kupiło bez używania karty kredytowej. Rozumiem. A jakichś ulubionych graczy masz? Takich, których naprawdę jarasz się śledzić? Wiesz co, no ja jestem jakby pokoleniem, które dorastało w erze powiedzmy Kobe'ego Bryanta. Tego mi też czasami nadal mi brakuje w NBA klasycznej drużyny Kobe'ego z Paulem Gasolem, z Derekiem Fisherem, z Lamarem Odomem, nie wiem czemu jej nie dodają przez lata, bo to też jest chyba drużyna mistrzowska, a zazwyczaj widziałem w tych klasycznych teamach są dodane właśnie drużyny mistrzowskie, które wygrały NBA. No ale z jakichś powodów tego Bryanta się nie mogę doczekać, natomiast no, na pewno Kobe jest moim takim, wiesz. Dobra, no próbuję. I tak. Próbuję trafić coś. Wiesz co? Inaczej się rzuca do kosza, jak się cały czas rozmawia. Człowiek serio nie jest taki skupiony. Tak, nie, no wiesz, myślę, że to trzeba potraktować dzisiaj treningowo. Ale spróbuję jeszcze dwójeczkę rzucić. Z pozdrowieniami dla Kamila Hanasa, ogromnego fana również 2K'a. Jednak bez pozdrowień, sorry Kamil. Jest, kurde.
Ty, no weź, nie przesadzaj, chłopie. Dzisiaj Golden State grasz? Za dużo. Pary zabrakło. Ale miałem też być okazję, słuchaj, w tym roku na meczu NBA. A na jakim byłeś? Co prawda pre-seasonowym game'ie, w pre-seasonie, ale to był pierwszy mecz, kiedy w Filadelfii grał Harden naraz, Joel Embiid i ktoś Tyrus jeszcze. Maxi. I Tyrus Maxi. No tak, pierwsza taka trójka. I grałem, mecz był z Brooklyn Nets, w którym grał Kyrie Irving. Więc jeden mój też taki, można powiedzieć, z graczy, których lubię. Więc fajnie ich było zobaczyć na żywo i rzeczywiście, kurczę, jest różnica oglądać mecze, zobaczyć ich na żywo. Rzeczywiście ten atletyzm, wiesz, szybkość, jak oni na boisku się poruszają, jakby jest zdecydowanie inaczej niż w telewizji, nie? Tak, nie, no zobaczenie meczu na żywo bardzo otwiera głowę, takie rozumienie. I też zrozumienie, jak bardzo oni są dobrzy. W sensie to dopiero tak. Na żywo widzisz, jak oni są po prostu... Kyrie na żywo, jak wchodzi w kozioł, to no. Dla mnie to jest jakiś kosmos. Jakby piłka Harden jest dwa razy większy niż myślałem. Tak, tak. Harden wygląda jak taki największy byk na siłowni. Jest duży, no. Też się zdziwiłem, jak zobaczyłem Hardena. No i też w ogóle w tym meczu zrobił na mnie wrażenie... czekaj, żebym nie pomylił jego nazwiska, bo on ma jakieś azjatyckie... Watanabe. Utah Watanabe, stary w ogóle był ulubieńcem publiczności na hali jakby, nie? No. Mieli jakieś przyśpiewki z nim przygotowane i... nice. Teraz ja muszę coś trafić. Tak, tak. Więc był takim, wiesz, ulubieńcem publiczności też, nie? Nie no, kolego. To jest sztuka. Wyrzucasz piłkę i wiesz, że nie wpadnie. To jest najgorsze. Ale w 2K też tak jest, nie? No. W 2K też tak jest, że jak już wiesz, jak rzuciłeś, to właśnie ten. A grasz na przykład z shotmeterem, czy masz wyłączony shotmeter? Wiesz co, no dwa dni dopiero sobie pograłem. Ale ogólnie i... grałeś w NBA, powiedzmy, poprzednio. Jak już, to jest coś takiego, że jak już wyczuwałem, jak się gra, to sobie lubiłem wyłączyć shotmeter i wtedy gra odkrywała coś przede mną nowego. Bo jednak ten shotmeter sprawia, że się nie skupiasz na swoim zawodniku. Skupiasz się na tym pasku. Tak. A później jak patrzysz na wyrzut rąk, jak patrzysz na wyrzut rąk, to jest to takie bardziej płynne dla ciebie, bardziej łatwiejsze do zrozumienia, nie? Ale z drugiej strony, jak właśnie grasz w My Teamie, nie wiem, operujesz tam 10 zawodnikami i musisz się nauczyć 10 rzutów przed meczem online, no to też ciężko. No ale zauważyłem, że rzeczywiście ten shotmeter wyłączony jakby boostuje, bardziej wybacza właśnie wyrzucanie piłki w nieodpowiednim momencie, nie? Jest coś takiego, że jak rzucisz praktycznie idealny, perfekcyjny rzut, to zauważyłem, że konsola pozwala ci zdobyć łatwiej wtedy zbiórkę w ataku. Aha. A, to widzisz. No póki co, no mówię ci, no... Mi się gra... Airball. Mi gra też się podoba bardzo ze względu właśnie na ten gameplay, bo można dużo narzekać na 2K'a, na te mikrotransakcje, na jakieś tam, wiesz, tryby gry, że to jest zbyt drapieżne, że tu trzeba za dużo spędzić, ale wchodzi już mecz, to kurczę, to jest naprawdę ultra płynne. Ten kozioł, jak ruszasz tą gałką na swoim padzie, no to... Mówię, w tym roku ten kozioł co ma robić, wiesz. Jak jeszcze, wiesz, jak jeszcze obczaisz, jakby nauczysz się tego, jak to robić płynnie, to... No ty też potem właśnie widziałem w parku ludzi, którzy jakby, wiesz, dryblują tak, że się... Czarodzieje. Tak, takie dribble gady, ale przeciwko takim to już się strasznie ciężko gra. I nie masz też przyjemności z tego takiej, no, nie? Dlatego też... Najlepiej jest ekipę swoją. Czytałem twój, tak. Zapraszam, może się po tym, To na playu? W sumie teraz jest crossgen. Na playu, tak, ale... Crossgen, cross platform. Ale tak jak mówisz, jak masz w parku... Właśnie, teraz jest też fajna jakby nowość, nie wiem, czy już to widziałeś. Mhm. I to mi się bardzo podoba, że zrobili w parku park 3x3 jakby, tak jak miałeś, wiesz, w My Career. Natomiast możesz teraz używać zawodników z My Team. Raz zagrałem. I to jest super, bo wiesz, trochę jakby wtedy nie ma tego, że ktoś, wiesz... Nie musisz grindować, mieć dobrą kartę, dokładnie, tak. Więc to jest całkiem spoko, nie? No to na pewno, bo wiesz, jak wchodzisz na park i masz tam 60 overalli. 3 trójki. Po 3? Ty, dobra. 45 z... To na zmianę. Ze środka? Po jednej? W sensie ja sobie rzucę 3. Tak, rzucę 3, później ty 3. Tak jest. Tak właśnie chciałem zaproponować. Okay. Żeby była lekka rywalizacja. To mi się podoba. Ale jest wyczute. O Boże. Nie wiem, co tam rzucimy. Catch and shoot.
Słuchaj, ja bardzo długo nie grałem, kurczę, więc myślę, że szanse są wyrównane. I tu mamy, wiesz, syndrom białych rozgrywających, czyli jak trójki, to tylko ze środka. Też wolę ze środka, zdecydowanie. O. Czyli jesteśmy na tym samym poziomie, tak. Przynajmniej z tej pozycji. Będzie dużo montażu. Pozdrowienia dla Przemka za kamerą. Pozdrawiamy. Nice. Dobra, chociaż ze środka, nie? O, siedzi. Ty, remis, kurde! Skubany. Ty, o co gramy? Słuchaj, dobrze na ten, dobrze. O co gramy? Your choice. Czyli jeszcze się bardziej podbić, jeszcze do tego zakład. Słuchaj, no ja jestem otwarty, nie? O pierwszeństwo wyboru, jak będziemy grać w 2K'a. Kto gra home? Dobra. Ła, zobacz. Wbrew pozorom to też jest jednak w 2K'u ważna, wiesz, możliwość w sensie zagrać u siebie czy LA, bo jednak publiczność u siebie pomaga, nie? Dokładnie. Ojej. Uff. Straszny rzut. A ten musi już wpaść. Nie. Dobra. Słuchajcie, ważą się losy. 3 na 9, 33%. To w NBA chyba nie jest zła skuteczność, jak na centra. Już wiemy, że mocniej. Oj, oj, oj. Czyli ostatni, jeżeli nie trafię, to gram away. A, już było. Było blisko. Dobra. To na ten moment kończymy i zbieramy się teraz do SK Store, żeby pograć sobie w NBA 2K25. Dotarliśmy do SK i mam dla Ciebie małą zabawę, taką w starym, dobrym, youtuberskim stylu. Zrobimy sobie pack and play. Mam dla Ciebie paczkę od SK'a. Otworzymy sobie teraz te karty i trzech najlepszych zawodników, którzy Ci tutaj wypadną, użyjesz ich w meczu w NBA 2K25 za chwilę. Proszę bardzo, namówiłeś mnie. Ja zaczynam, tak? Tak. Ty pierwszy. Devonte Graham. Proszę bardzo. Klay Thompson. No pięknie, Klay Thompson z Dallas Mavericks. Jak to brzmi? Onyeka Okongwu. Terry Rozier. To jest, rozumiem, Jason Kidd? No, to jakaś specjalna karta. Specjalna karta. Tu jest, proszę pana, Herbert Jones. Świetny obrońca. Jalen Green. I Usman Garuba. Moja kolej. Na okładce uśmiecha się do mnie Chet Holmgren. Justin Holiday. Tobias Harris, legenda profesjonalnego studia NBA. Franz Wagner, gwiazdor z Orlando Magic. Lauri Markkanen, jednak nie jest Golden State Warriors, chociaż całe wakacje czekaliśmy. DeAndre Ayton, czyli najbardziej dominujący center w NBA. O, PJ Tucker, mój ulubieniec tutaj w Miami Heat. Kogo tu mamy? Josh Richardson, to jest jakaś specjalna karta świecąca. San Antonio. Pokaż. Patrz. I na końcu mam Usmane Dienga z Oklahoma City Thunder. Coś mi się wydaje, że masz troszkę lepszy gracz do wyboru. Czas na 2K'a w końcu w tym odcinku. Dobra, odpaliliśmy meczyk na Blacktopie 3x3. Franz Wagner, Tobias Harris, Lauri Markkanen. A u Ciebie jest Terry Rozier, Onyeka Okongwu i Klay. Klay Thompson. W dresikach wszyscy. Wszyscy w dresikach, bo mamy jesień. No. Za dwa z cornera. Lubię to boisko. Jest ładniejsze niż w My Teamie. Bardziej takie koszykarskie. Udaje Rucker Park. Kurczę, zapomniałem. Ja u siebie mam wyłączone wibracje. Wiem, że o tym pomyślałeś i to samo mam wyłączone. No. Ale myślę, że już możemy chyba z tym zagrać. Tak. Franz Wagner jest moim rozgrywającym. To jest szkolony dobry defense. Lauri? Nie. Tobias Harris. Dobra, Franz. Fajne, że mają te dresiki. No, fajnie to wygląda. No, jest nasz kolega, o którym żeśmy się rozmawiali. Jest kolega, o którym żeśmy się rozmawiali. Aj, musiał to trafić, ale nie trafił. Klay Thompson, jak oceniasz jego decyzję z... Pójść się do Dallas, może coś tam? No wiesz, no troszkę się tam pozmieniało, nie? O! Przejście. Ładnie.
było ścięcie, trzeba było wykorzystać pas. Dziwnie będzie zobaczyć Kleja Thompsona w koszulce Dallas Mavericks, no ale że to chodzi w NBA, żeby były takie zmiany. Troszkę się podekscytujemy. Ostatni był taki jakiś moment, gdzie Stephen Curry mijał Kleja Thompsona. Widziałem i zareagował na tak, nich. Tak, i było takie, co to jest, nie? No i też jestem ciekaw Bronego z ojcem. O, ja nie wiem, czy w ogóle to się wydarzy. W sensie, że nie będą grać. Masz na myśli, że może być tak, że Brony nie wejdzie? No, że będzie taki, wiesz, gracz na G League, sparring partner, takie tematy, nie? Bardzo lubię Terry'ego Rozier'a. O, o! Dobre, dobre. Tobias Harris w kontrze, zrób coś ładnego. Zrobił. Psa to burącz, przodem. Efektowne. Chciałem tutaj właśnie zrobić tego flashy dunka. Jak pociągniesz gałkę w dół, a później w górę. Teraz musi. Prawda. Jak zrobisz takiego, to powinien zrobić ładny wsad, ale chyba to Tobias nie umie. A powiedziałeś, że to jest legenda podcastu? Dlaczego? W sensie dużo o nim rozmawiacie? Tak, bo jest bardzo przepłaconym zawodnikiem i mój rozmówca Bartek nie jest fanem. Dobra. Tutaj jest trochę mismatch, Tobias jest wyższy od kolegi. Ładnie! A że Klej tak skacze w 2024? Słuchaj, nie doceniasz go, nie doceniasz go jeszcze. On jeszcze ma zamiar pokazać w tym Dallas, co potrafi. Ale myślę, że on raczej będzie do rzutu, raczej niż do robienia wsadów. No jak Terry Rozier przeszedł do Miami, to myślałem, że będzie taka, wiesz, taką sporą, pozytywną różnicę zrobi w tym klubie, ale jednak też nie, go nie, lubię. Nie poszło aż tak bardzo. Ale też myślę, że aż tak właśnie nie rozwinął jakoś swojego talentu. Jakby jest dalej na podobnym, wysokim poziomie, ale jeszcze, nie, jeszcze myślę, że może pokazać coś więcej jakby. Ładnie to zrobił, ale nie dobry trafił. Dobry defense, tak ale jest. Nie trafił. Tyle się naopowiadaliśmy. Ale pas! Baby! Patrz, też pokazał, że za plecami. Tak ci podałem dzisiaj. Od tak, tak. No można powiedzieć, że odtwarzamy to, co żeśmy... Dokładnie. Kurde, się zagapiłem. Tak zajarałem jednym podaniem. Aj, czemu tego nie trafił? Dobra, Tobias Harris teraz zrobi Stefka Curry'ego. Tak czułem, że nic z tego nie będzie. Ajajaj! Ładnie, ładnie. Poziom jest wyrównany. Widzę, bałem się, że przed milionami słuchaczy i telewidzów mnie po prostu tutaj ośmieszysz, ale na szczęście jest okej. Okay. To tak jak dzisiaj z grą w koszykówkę, obie żeśmy długo nie grali, ale jednak wiesz, tak jak zjazdą na rowerze, nie? Dokładnie. Czyżby. Excellent! Let's go! Gratuluję. Nawet zdobyłeś trofeum SK Store Warszawa. Jak byłeś w Nowym Jorku, w tej dzielnicy, to też tak reagowali na twoje rapsy? Wszyscy biegli na środek. Wiesz co, niekoniecznie tak, ale oglądałem mecz właśnie na Harlemie, jak grali chłopaki. No i fajne przeżycie, bo jednak w Stanach to inaczej wygląda troszkę, nie? Nawet taki poziom mam na myśli na, wiesz, na streetballu, to jednak jest, kurczę, tak jak u nas w pierwszej lidze tak naprawdę. No tak. Tu mamy jeszcze meczik do rozegrania, taki tradycyjny. Zobaczmy, jak to się wszystko w Tukaju pozmieniało od zeszłej edycji. Już widać było po tych animacjach, po płynności. Tak, ja myślę, że na pewno jest dribbling mocno poprawiony, jeżeli chodzi o taką płynność jakby kozłowania i rzeczywistość, jakby oddaje to, jak kozujesz Stephenem Curry'em, to widać, że to kozuje Stephen Curry, a nie ktoś tak, inny. Tak. Z rzutami zresztą też tak podobnie jest. Ja biorę Minnesota, bo chcę zobaczyć, jak skakać będzie Anthony Edwards. Okej. Okay. I chcę obronić honor Rudy'ego Goberta. To jest dla mnie też bardzo ważne. Okej, okay. Dosyć dobra jest ta Minnesota z tego, co widzę. Mhm. Więc, czekaj, kogo ja mam na nią wziąć? Jak chcesz naprawdę dobrą ekipę, no to weź sobie Boston. Wiesz co, spróbuję sobie Ja Morantem poskakać, okay. Zobaczę jak on lata. Dobra. Ja Morant będzie mieć troszkę do udowodnienia w najbliższym sezonie. Po tych wszystkich przypałach z ostatnich lat. Ze strzelaniem. Tak. No myślę, że się musi bardziej skupić na koszykówce niż na wszystkim co dookoła. Ale ma ten nowy sezon, może coś pokaże. Kamera jest chyba 2K low. Spoko? Pasuje ci? Może być. Gram na 2K, ale jest ok. Nice. Ajajaj. Nic z tego.
Wow! Tak zaczęliśmy. Pierwsza akcja. Cześć, muszę zobaczyć powtórkę. Antony Edwards. Tak jest. A, zepsułeś. Zepsułem, bo tu trzeba odrabiać, wiesz jak to jest, nie? Punkty w kontrze. Piłka musi być szybko. Morant się podpalił. Excellent. Nie no, widzę, że kolega ma wyczytą zbroję tutaj. Jeżeli chodzi o NBA, to Kerr bardzo dobrze. No Karl Anthony Towns na czystej pozycji, to aż żal nie skorzystać. Aj, co ty tutaj kombinujesz? Izolację widzę. 50-letni Mike Conley chyba dał sobie radę w obronie przy Jamorancie. No Mike Conley też, pamiętam, go jeszcze grał z Zachem Randolphem, to jest ten sam? Tak, to jest ten sam, no. Oj, oj, oj. Się. Nope. Desmond Bane. Ah, ja. Czemu on tego z góry nie wsadził? Nie wiem. Zobacz, stary Man Conley. Jest. O, stary, ale Jary, patrz, jak przed ładnie. Stary. Na profesora. Dwóch w ogóle, nie? Szok. Nie, ładnie. Niepotrzebnie skoczyłem. To jest największy błąd, jaki możesz zrobić w obronie. Wyskoczyłeś, przegrałeś. Chyba, że masz tego Badzia Pogostik. Tak. To jesteś w stanie szybko jeszcze raz wyskoczyć. Fajnie, no powiem ci, że nie ma chyba tutaj się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o symulację koszykówki cyfrową. To wygląda to naprawdę jak mecz NBA. Ładnie to wygląda, jeszcze na dużym monitorze. Mój ojciec, co się łapie na tym, wszedł do pokoju, to mówi, jaki mecz oglądam. Nie wiem, że to jest gra. Mówi, Boże, że nie wiedział, że już tak gry wyglądają. No tak. O, ale też szedł tutaj. Podoba mi się też, jak są zrobione włosy. Fizyka włosów, w sensie, jak mu się ruszają. No. Tutaj lubi się bawić właśnie w takie szczegóły. To jest później ważne w trybie kariery, bo wiadomo, że jak... O! Jak... Kurde! Dobre to było. Jak młodzież tworzy sobie postać w grze online, to musi być ładna. Tak, no i rzeczywiście możesz też do tej postaci dokupić plecak, hulajnogę. W sumie wszystko, co można znaleźć w Eskastore, myślę, że tam się znajdzie w... Pięknie. Już chciałeś tutaj lokowanie jeszcze umieścić. Zobacz, jak jestem profesjonalnym youtuberem chyba, jak powiem, się zostanę. Chyba ten, od Winiego wyciągnąłeś kilka rzeczy. Jak, tak, tak. Można powiedzieć, że jak ładnie zalokować produkty. Potraktowałem to jako lekcję. Jak gram online i czasami, wiesz, nie kryjesz zawodnika, który jest przy piłce, tylko kryjesz zawodnika, który, powiedzmy, ładnie, który jest jakby off-ball, no, to dużo ludzi to krytykuje. Strasznie. W trybach online w My Teamie to jest uznawane za... Jest... Wow! Bardzo ładne te włosy. Uważasz też, że to jest namusiarskie? Wiesz co, ja sam tak czasem robię, bo gra to nagradza, więc... Ja też właśnie, nie do końca rozumiem, czemu jest jakby to tak hejtowane, bo rzeczywiście ta gra... I tam zależy na tym, żeby generalnie wygrywać, a nie żeby było to... Dokładnie. ...zgodnie z tym, jak Bozia nakazała, żeby grać 2K'a. Tym bardziej, że dużo ludzi też, wiesz, robi inne rzeczy. Tak, no... O, kurde, tutaj. On musiał z nim wsadzać, ale... To jeszcze nie jest chyba ten etap meczu. No, Jamorant lubi skakać po głowach. Najefektowniejsze spudłowane wsady wykonają Jamoranta. Joe Ingles. Ale się wtoczyło. Dobrze jest tam. Rzucasz analogiem czy na kwadracie? Nie, kwadratem. Nawet jak... Oldschoolowo. Tak, nawet jak były w poprzednich edycjach te, wiesz, jakieś tam rzucanie gałką, przekrzywanie w lewo-prawo, nie potrafiłem za cholerę się do tego przyzwyczaić. O, Ja, czemu to zrobiłeś, przyjacielu? Kurczę! Jeszcze na dłoń mi Naza Rida. Usłyszał moje... Aj. Ładnie. To już była autostrada, musiałem wykorzystać. Ładnie. Smart z Bostonu. Legenda. Boston Celtics właśnie. Tutaj muszę off-ballem troszkę pomóc. Zach Edey. Widziałem go na żywo w finale NCAA w tym roku, jak byliśmy w Phoenix. Gość jest kolosalny. Wielki jest. Ogromny, jak drzewo. Ale się zmieścił. Ale jak on to zmieścił, to nie mam pojęcia nad tym koleżką wielkim. Gramy kosz za kosz. Doświadczony zawodnik. On w tym roku przeszedł z Bostonu, Marcus Smart, do Memphis? W poprzednim sezonie przeszedł, okay. W poprzednim sezonie. Tylko nie za wiele pograł ze względu na kontuzję. Ogólnie Memphis mieli strasznego pecha, jeśli chodzi o... O, nie widziałem czasu, ale jest okej. Okay. 20-20, słuchajcie, 20-20. Tak. Ale jak patrzysz na sam skład, to wyglądają troszkę jak przyszłość
jak przyszłość NBA, tylko że no niekiedy później w prawdziwym życiu połowa z nich nie gra. Problem z kontuzjami, czy... Kontuzje ludzie, no. Kontuzje, no i w przypadku jeszcze Jamoranta inne. Wiadomo, wiadomo. A, nawet nad Gobertem tutaj! Ja już się tak czaję na taki blok chamski. Shaquille O'Neal chyba powiedział, że Rudy Gobert jest dla niego najsłabszym graczem? Tak, historii w ogóle. No, przesadził. Nie, Shaq ma problem do Rudy'ego Goberta, tak jak wcześniej miał do Dwighta Howarda. Dla Shaqa największym problemem nie jest to, że Rudy Gobert jest według niego najgorszym graczem, tylko to, że Rudy Gobert zarabia ogromne pieniądze i według Shaqa Gobert na to nie zasługuje. Okay. A z kolei Rudy Gobert czasem nie wygrał The Best Defense of the Year? No i to najwięcej w historii. O, tu mamy fajną odpowiedź odnośnie Shaqa. Nie, nie. Excellent! Nie, jest wyrównana. To przyznam, że ten rzut to był fuk straszny. Nie wiedziałem nawet, że Conley tam wybiegnie. W końcu. Wiedział, że on to zrobi. I teraz to jest ten moment? Nie, to nie jest ten moment. Marcus Smart zabronił. Marcus Smart też jest dobry w obronie. To nie może wejść. Nie, ale myślałem, że trzeba wierzyć. O nie! Jak już się włącza powtórka, to już to wiedz, że coś z tego będzie. Kurczę, już była pusta droga, ale Marcus Smart przewidział ten pas. Jest to dobry zawodnik bardzo tej drużyny. Ciekawe jak właśnie w tym sezonie, mam nadzieję, że nie będzie miał tylu problemów. Jamorant. Wszystko robi w tym meczu u ciebie. Pozabojskowych, tak. Nawet mi kradnie piłek. Wow, w końcu. Tym razem bez przekrytu. Widowiskowo. Let's go. Oj, sorry bro. O, tu już trzeba pomóc Gobertem. O, dobrze, że nie było faulu, już się bałem. Mogłem przytrzymać, wtedy byłby. Nice. To teraz. Very nice. Profesorski. Mike Conley to wiesz, on nie musi być flashy. Ah! Ostatnie 2 minuty 48 sekund. Wielki pojedynek, Anthony Edwards, Jamorant. I sobie całkiem przypadkowo nam to wyszło, ale grasz u siebie, tak jak miało być. To prawda, to prawda. Zapomniałem o tym, tak, że się założyliśmy. Ja też, ale teraz zobaczyłem właśnie, że nie mogłem ci zrobić shake'a na tym. Okej. Nie. Nie, Rudy nie zdąży. Oj. Ale teraz to musiało przesadziłem, się przesadziłem. Musiałem jeszcze zbić piątkę do ziomeczka. A! Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że Marcus Smart jest wybitnym strzelcem za trzy, chociaż rzeczywiście w playoffach pamiętam teraz, że w tych włosach takich kolorowych, jak Jeremy Sochan, rzucał. W playoffach zdarzały mu się właśnie odpalać takie wielkie rzuty. A ja ładnie to chciał zrobić. To jest właśnie ta nowa opcja w NBA, którą już zauważyłem grając w domu. Go to shoot, czyli robisz jakby taki signature move, zwód każdego zawodnika, który kończy właśnie rzutem. Stephen Curry ma odskok, James Harden ma właśnie ten step back. Właśnie próbowałem to robić na tutorialu i uznałem, że to jest takie ciekawe, ale w meczu jakoś nie miałem jeszcze okazji wykorzystać. To jest ciężko, no. Ten się tak czai tutaj za trzy. A, zrobiłeś zasłonę z mojego zawodnika, nie? Nice. Skubany. Very good, very nice. Słuchaj, ja mogę powiedzieć sobie, że na pewno podoba mi się ta NBA, jeżeli chodzi w porównaniu do produkcji z poprzedniego roku. Widzę różnicę, a to była często taka u mnie bolączka, której nie mogłem wychwycić, w sensie, że te gry się już aż tak od siebie nie różniły, w sensie, że były na tyle grafika jest już wyboostowana i wyśrubowana, a teraz widać różnicę w gameplayu, co mnie cieszy. Dla mnie największym wyznacznikiem będzie to, jak długo będę grać tego 2K'a, bo to różnie jest. Czasami, tak, wiesz, gram przez pół roku, czasami gram przez miesiąc, nie? Pokrył. I póki co mi się właśnie podoba, tylko, bo wiesz, gameplay gameplayem.
Tylko czy tryby gry jeszcze utrzymają mnie tutaj na dłużej? Mm-hmm. Ja wrzuciłem takiego posta dość... Kurde, z faulem jeszcze! Ładnie. Wrzuciłem takiego posta z moim nastawieniem do tego rocznej edycji. I trochę chyba chcę odejść od My Teamu czy karierki i spróbować bawić się w menedżera, żeby... Sprawdzić po prostu cały taki zarządzanie zespołem. Żeby to nie było tylko i wyłącznie... Tak się kiedyś grało, nie? Jak nie było internetu w ogóle, albo ten internet już nie służył, że tak powiem, do grania online. To tak się grało właśnie w NBA, czyli robiłeś sobie drużynę i karierę. Spróbujmy. Flash i dunk. Wow! Zrobił to na ale koniec. Ale mnie niszczysz, ale mnie niszczysz. Ale zrobił to na koniec. Zrobił. Musiał. A już nawet nie oddaję rzutu na koniec. 41-34. Co to? Dziękuję, kłaniam się nisko. Bardzo dobry przeciwnik. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz zagramy. Tak. Dzięki wielkie za wspólne nagrywki. Wiem, że gonisz na pociąg, więc nie będę przedłużać, ale bardzo miło się było dzisiaj z tobą zapoznać i pogadać o koszykówce. Dziękuję. Tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sprawdzajcie nowe NBA. Salut.